magic is power. It has the capacity to create and destroy, manipulate and transform. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Silver, to jest Magic for Fun. Dzisiaj rozpoczynamy serię, w której będę wam pokazywał, jak wygląda gra Magic Origins. Darmowa gierka, którą możecie pobrać sobie przez Steama. To jest taki odpowiednik wszystkich ich poprzednich części Duels of the Planeswalkers. Ta jest podobno najlepsza, no i daje wam najwięcej opcji, jeżeli chodzi na przykład o zmienianie talii, czy faktycznie konstruowanie, a nie posługiwanie się tym, co daje nam maszyna. Tak naprawdę jako gracza interesują mnie dwie rzeczy. Story Mode, w której poruszana jest fabuła pięciu ikonicznych Planeswalkerów, oraz Battle Mode, w której no, po prostu wykorzystuję talię, którą sam zbudowałem z kart, które udało mu się wygrać i otworzyć w boosterach. Mogę tutaj najzwyczajniej pojedynkować się z przeciwnikami, których znalazłem na sieci. Zaczynając historię, każdy z was będzie miał okazję przejść sobie taki samouczek. Ja go pominę, nie ma sensu, po prostu się w to bawić. Każdy bez problemu sobie z tym poradzi. Lepiej przejść do jakichś konkretów. Tak więc zaczynajmy zabawę. Tak więc mamy 5 wątków fabularnych. Każdy z nich porusza historię Planeswalkera, przedstawioną w Magic Origins. Jest Gideon, jest Jace, jest Liliana, Chandra, no i oczywiście Nissa. Nie ma sensu już tego w ogóle przedłużać według mnie, tak więc zaczynajmy. Za ukończenie każdego jakby skrzydła danej opowieści otrzymujecie monety. Te monety potem można wykorzystywać do zakupienia boosterów w sklepie, który tutaj jest udostępniony. Można również nabywać monety według tego, co kojarzę, za faktyczne pieniądze. No i w ten sposób możecie potem kupować więcej jeszcze boosterów. A więc mamy historię Gideona Jurym, który raczej jest tutaj znany jako Kifion Ayora. No i historia przynosi nas do Akros, do jakiejś ubogiej dzielnicy tego miasta, które przypomina mocno Spartę. Tutaj mamy grupkę młodzików, którzy chcą wprowadzić sprawiedliwość. Niekoniecznie im to wychodzi tak, jakby chcieli, ponieważ zostają złapani w którymś momencie. No i teraz właśnie walczymy ze strażnikami. Na czele tej grupki oczywiście stoi Kifion, czy jak to potem się okaże, Gideon. No dobrze, mamy taką rękę startową. Tutaj nie ma chyba z tego co widzę opcji Mulligana, zresztą to jest chyba w ogóle taka część poradnikowa typowo, więc zaczynamy. Ja usunąłem wszystkie te podpowiedzi, które wyświetla gra, no bo nie ma po prostu sensu się to bawić, to jest męczące. Zostawiam animacje, no bo one ciekawie wyglądają. Tutaj mamy do dyspozycji oddany mono biały deck, który w gruncie rzeczy będzie miał tylko sobie teraz lądy i kreaturki, więc raczej za ciekawie nie będzie. Nie ma co się za bardzo przejmować taktykami przeciwnika, ponieważ są one zwyczajnie słabe. No i co tutaj zrobimy? Wystawimy sobie agresywnie tego stworka. I teraz zaatakujemy tym. No oczywiście bez problemu wyszliśmy za 2 damage'u w życie przeciwnika. No i teraz on prawdopodobnie też wystawi jakiegoś ludzika. Może to być na przykład taki. Będzie pewnie też się chciał wymieniać tutaj za chwilę. Komputer raczej myśli schematycznie, więc nie powinno być tutaj problemu z pokonaniem go, zwłaszcza w tych pierwszych fazach gry. No dobrze. Przejdźmy do ataku. I zaatakujemy wszystkim. Tutaj zawsze jest tam, żeby nie zacisnąć tego guzika, który powstrzymuje cały atak pomijego. To można się nierzadko źle skończyć. Dla nas przynajmniej. Może nie na tym poziomie, ale gdy już będziemy walczyć z faktycznymi przeciwnikami, no to może być niewesoło. No dobrze, wystawimy teraz 2 kreaturki. Tutaj chyba te animacje wszystkie można pominąć, jak mi się wydaje, ale zostawiam je, no bo one jakoś tam, powiedzmy, ciekawie wyglądają. No dobrze, mamy 3 kreaturki na polu, przeciwnik ma 0. No oczywiście mamy już prawie pustą rękę, ale nie powiem, że to jest jakiegoś większego problemu. Zobaczyłem, czy przeciwnik teraz też zagra 2, czy tylko 1 kreaturę. Na razie ma takie coś. Okej. Okay. I wrzucił ludzika. Co on to wrzucił? Ludzika 0 na 3. No spoko, ten na nic nie robi, jest po prostu wielkim obrońcą. Fajnie, dobraliśmy teraz Igla.
Eagle ma Flying, ma Vigilance, więc będzie przelatowany wszystkimi transportami, które ma przeciwnik i uderzał go w jego punkty życia. Najpierw zaatakujemy. Zawsze się boję, żeby nie nacisnąć jakiegoś złego guzika tutaj. No ale to powinien się przyzwyczaić z czasem. Ok, jeżeli teraz zaatakujemy, to przeciwnik się tutaj wymieni z nami, prawdopodobnie tak. Jeden atak przyblokuje, zostanie dwa damage'u. Ale i tak chcemy atakować ze wszystkim i naciskać na przeciwnika tak bardzo, jak się da. Czyli tak jak mówiłem, tutaj przyblokował nam stworki, z czego jeden nam zginie, wymieni się z jego stworem. Ok, czyli mam dwa ludziki, on ma jednego. Wystawiam sobie tę kartę. Dołóżmy ląd i oddajmy turę. To jest też w miarę fajne, że komputer sam za nas przechodzi przez te kolejne kroki, chociaż mam takie wrażenie, że kiedyś może się to okazać upierdliwe. On nic nie wystawił, ma ludzika tylko 0 na 3, więc może mieć albo jakąś sztuczkę w ręce, albo same lądy. Tak czy inaczej, mamy teraz kolejnego Oresko Swiftclaw, więc nie jest źle. Atakujemy ze wszystkim, no bo teoretycznie on nic nam nie jest w stanie tutaj zrobić. Odblokować jakieś ominięcie sobie, no ale tak pewnie każdy je odblokuje. W porządku. Teraz jesteśmy w drugiej fazie głównej. Mamy 4 many do dyspozycji, więc możemy wystawić te dwa stworki, no bo w sumie kosztują one po 2 many, czyli 4 razem. Troszeczkę jestem za szybki dalej dla tej gry. No okej. Okay. No ale to jest taki nawyk z Cockatwitz, więc sorry. No i mamy teraz pustą rękę, ale za to mamy pełny stół. No nie wygląda to źle, chyba że przeciwnik stawi jakiegoś wielkoluda. Ale mimo wszystko będzie miał jednego w sumie stworka, który stanowi zagrożenie dla nas. Fakt, że on teraz dopiero to wystawił, oznacza, że musiał to dopiero teraz dobrać. Więc nic nie będzie miał więcej, tak jest. Ale my dobraliśmy drugiego Eagla, więc jak najbardziej fajnie. Zagramy go od razu, żeby potem nie tracić czasu. Tak naprawdę na tym poziomie gry to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, w którym będzie coś wystawiamy. No okej. Tutaj na pewno się chciał z nami wymienić, więc zablokuje tutaj prawdopodobnie. Komputer myśli na zasadzie takiej, że blokuje kreaturę z najwyższym atakiem, jeżeli może ją zabić. Więc wejdzie mu za 2, 4, 6, 8. W porządku. Czyli w następnej turze wygramy. Ogólnie wygląda to bardzo ładnie i gdyby tak wyglądał Magic Online i dało te wszystkie opcje, które obecnie daje, no to gra na pewno byłaby dużo popularniejsza. Niestety Magic Online wygląda bardzo sztywno. No ale za to można nic nie zarabiać, przynajmniej przez jakiś czas jeszcze. Co on tu dograł? Stworek 2-2, który nic nie robi. No okej. Okay. Czy dobierzemy ląd, czy dobierzemy kreaturkę? To jest pytanie. Wyobraźmy stworka 2-2. Ok, wystawmy go i tak już wygraliśmy. Ale tak dla zasady. I tym sposobem zdałem mu 4 damage'u chociażby z tych dwóch kart. One są nieblokowalne w tym momencie. Pierwsze 2 damage'u. I drugie. No i tu reszta też będzie rozliczona, ale to szybko przeskoczymy, bo nie ma sensu się z to bawić. Tym sposobem pokonaliśmy akroańskich strażników, no ale tak czy siak trafili do więzienia. Mamy osiągnięcia i nasz deck został zupgrade'owany. Czyli teraz, no powiedzmy, że dało nam się uciec od tych strażników, ale znowu nas dorwali. No i nie chcemy ryzykować życiem naszych przyjaciół, więc się oddajemy. Po prostu jesteśmy aresztowani. No i trafiałem na 10 lat do paki.
I tak naprawdę nasza przygoda właśnie tam się zacznie. Teraz naszym bossem, powiedzmy końcowym, czy tym przeciwnikiem, będzie nasz mistrz, który nauczy nas magii. No i rozpoczniemy grę. Będąc w więzieniu, Gideon, będę go tak nazywał, to tak mi jest łatwiej, jestem tego przyzwyczajony, był świadkiem niesprawiedliwości, tego, że silniejsi więźniowie kradli jedzenie tym słabszym. No, on nie chciał się za bardzo podziałkować, więc skopał tyłek większemu gościowi od siebie. No i potem został przyjęty pod opiekę tego tutaj faceta, aby być po prostu... No i został przyjęty pod opiekę tego tutaj właśnie faceta, ten zaczął go uczyć magii, która potem mu się przydała do obrony miasta i potem miała zmienić jego życie całkowicie. Czyli gramy tutaj naszym mistrzem, chcemy go pokonać. No i znowu zaczynamy, mamy tę samą właściwie rękę, którą mieliśmy poprzednio, więc zaczynamy od wystawienia Elite Vanguard i oddajemy turę przeciwnikowi. Jeżeli dobrze rozumiem, to on będzie używał tego samego deku co my. A nie, będzie używał biało-czerwonego deku, to jest jakby akroański żołnierz, więc biała i czerwona mana to jest to, czym się on posługuje. Dołóżmy ląd. Ja nie będę tutaj bardzo się chyba bawił tę drugą turę, no bo to jest komputer, no on nie myśli na tej zasadzie. Jak zwykły gracz. Wystawmy to, żeby robić jakąś taką agresję wczesną. No i atakujemy. Znaczy to jest też o tyle dla mnie ważniejsze, że robiąc tak jak teraz zrobiłem, czyli pozbawiając się many, automatycznie przechodzę do drugiego kroku, jakim jest faza ataku. No i nie muszę naciskać tego guzika. Tutaj powinien być taki wielki guzior na środku, którego naciśnięcie powoduje, że przesuwamy sobie kolejną fazę. Byłoby łatwiej. Dobrze, zacznijmy, co teraz zagra. A takiego ludzika zagra, jakby mamy. Tworek 2-2. Czyli tutaj będzie się z nim wymieniał. Nie ma problemu. Teraz mamy... Hello. Nie chciałem tego, nie chciałem tego nagrywać. O Jezus, dobra. No nieważne, chciałem zagrać tę kartę, no ale... Kurde, kliknęło mi się. No dobra, atakujemy wszystkim. A kurczę, misklik. No dobra. W porządku, dobraliśmy teraz sobie kartę Glorious Charge, czyli instant, który daje się kreaturką plus 1 plus 1 do końca tury. W porządku. On ma stworka 2-2. Więc... jak przyblokuję tego, to się wymienią także... Czy nie wymienią się, tylko ten zginie, a ten nie, jeżeli użyję tej karty. Pytanie, czy tak chcę robić. Dalej byłbym za tym, żeby wystawić tego sokoła tutaj. Myślę, że na razie zaatakujemy. Zobaczymy, co się stanie. Jakoś nie chcę się na razie pozbawić tego instantu, bo może być decydujący w tej grze. Przejdźmy do następnej fazy. I atakujemy wszystkim. Teraz tutaj zatrzymałem sobie timer. No i muszę się zastanowić. Wiecie co, użyję tej karty jednak. Użyję tej karty, bo tak czy siak będę miał dwa stworki na polu, a jego się pozbędę, nie tracąc swojej kreaturki. Dodam mu jeden damage więcej. On i tak będzie stawiał tak jedną, dwie kreatury maksymalnie. No po prostu za tym chcę po prostu zobaczyć, jak instanty działają w tej grze. Dobra.
Czyli zadaliśmy 3 i nasz stworek przeżyje. No i tym sposobem skończyliśmy naszą turę. Przeciwnik dograł sobie ląd i wystawił takiego chłopka. Ok. Mamy drugiego ptasiora, więc myślę, że najwyższy czas je zacząć wystawiać. Tutaj nawet chciałbym, żeby on się wymienił, więc jak najbardziej to zrobimy. Ale pominę od razu drugą fazę, to nie ma znaczenia. I przejdźmy do ataku, atakujemy wszystkim. I tak jak mówiłem, tutaj się wymieniają między sobą. Tu jest dwa damage'u w niego. I tutaj się wymieniły. Zobaczymy, czy zagra coś mocniejszego. Nie, zagrał też takie ptasiora jak my. W tym momencie opłaca się atakować również wszystkim. Bo nawet jak te ptasiory się wymienią, to mimo wszystko my będziemy mieć drugiego. I dogramy sobie potem w następnej turze dwie kreaturki. Na przeciwnik go straci. No i nie będzie mógł nas atakować bez konsekwencji. Zagrajmy long. No dobra. Najpierw zaatakujemy wszystkim. No i teraz pytanie, czy będzie chciał się wymienić tutaj. Tak, zrobił to, więc fajnie. W tej turze wystawiamy drugiego igla, dokładam ląd, w następnej turze zagrałem dwie kreaturki, chyba że nam coś dojdzie epickiego. Ok, jesteśmy w drugiej fazie głównej, więc plains. I wystawiamy teraz igla. Igla. I kończymy turę. Być może mądrzejsze było zagranie obu kreatur, no sam nie wiem. Ok, dobraliśmy jakąś czwórkę, ale mimo wszystko pójdę w dwie kreatury teraz. Myślę, że przeciwnik może mieć jakieś zaklęcie też na ręce, bo byłoby śmieszne, jakbyśmy tylko jakieś mieli. No ale dobrze, najpierw zaatakujemy, zobaczymy co zrobi. Ma Lightning Strike'a, czyli 3 damage'u w kreaturę lub gracza. Wysmażył naszego ptaszka, jakby to nie brzmiało. No i 2 damage'u w niego. W porządku, teraz myślę, że najwyższy czas zrobić agresję. No i ciach. Zostawił stworka 2/2, więc nic nadzwyczajnego. I my dobraliśmy tę kartę. Czyli damy mu 2, 4, 6 damage'u, czy 1 mało. Zaczniemy od tego, że zaatakujemy. Bo jeżeli on przyblokuje taką kreaturkę, która na 2 siły z przodu, to tu już jest 5 damage'u i jak dopokuje, to będzie akurat 7. Więc atakujemy wszystkim. No i zobaczmy, co przeciwnik zrobi. Ja myślę, że jednak będzie blokował w ten sposób, na tej zasadzie. Tak, więc nie ma sensu tego teraz używać. Wystawmy sobie Jelenia i oddajmy turę. No i tak naprawdę to już wygraliśmy. Bez w ogóle żadnego problemu, nie straciliśmy ani jednego punktu życia. Nie było jak po prostu stracić tego życia. Nawet jakbym chciał. Dobrze, zagrałem takie. I co, zaatakujemy. Atakujemy wszystkim. Atak. Tutaj zagrywam takie. I koniec gry. Więc wygraliśmy z Hixusem bez żadnych trudności w ogóle. No i teraz
Przechodzimy do kolejnego przeciwnika. Oczywiście nasz deck został upgrade'owany. No i co to mamy? Spędziliśmy 4 lata pod przewodnictwem naszego mentora Hixusa. No i on przez ten czas nauczył nas magii. Uważa, że mamy do niej taki talent, nawet ukryty potencjał. No i twierdzi, że możemy być Planeswalkerem. No i tutaj się nie myli. Teraz walczymy z harpiami. Z harpiami była taka historia, że zaatakowały one Akros pewnego dnia. Wtedy wszyscy rzucili się na pomoc, zwolniono nawet więźniów. To jest w ogóle głupie, no ale niech będzie. No i powiedziano im, że chłopaki, jeżeli nam tutaj teraz pomożecie, to my wam darujemy wasze przewinienia. No i wszyscy rzucili się do boju, w tym Kiffian, czy też jak wolicie Gideon. No i potoczyło się to tak, że nawet udało im się ten atak odeprzeć. No ale potem pojawił się jeszcze Cyklop, ale do tego zaraz dojdziemy. Tak czy inaczej, przejdźmy do samej gry. Jak widzicie, no wszyscy tłuką się z harpiami, które są brzydkie jak po prostu noc listopadowa. No i my teraz właśnie też będziemy się z taką tłuc. Okej, okay, walczymy z harpią. Czy harpię da się powiększyć? Tak. No i co? Ręka tak jak zwykle, mamy jedną nową kartę. Sky Spear Cavalry. Nie wiem jak to się nawet wymawia, ale niech będzie. Flying Double Strike 2. No dość mocna karta, to jest takie jakby środowisko. To im się wydaje podobne do tego Steel Decku, jaki mamy na pre-release'ach. Więc tak myślę, że też warto tutaj myśleć, jeżeli będziemy budować te deki wszystkie nasze singlowe. Okej, okay, dobraliśmy drugiego ląda, od razu go zagrywam, bo szkoda czas stracić. I tak naprawdę mamy kreaturkę na każdą turę, na trzecią, na czwartą, na piątą. No i ta automatycznie nas to przenosi do ataku, więc dlatego tak zrobiłem. No i atak z 2. Potwierdzamy. No i zobaczymy, co przeciwnik teraz wystawi. To będzie prawdopodobnie zielono-czarna talia. Tak, właśnie. No i zagra nawet kartę foliowaną, więc fajnie. No i co to robi? Co to jest? Gdy inna kreatura umiera, to zostaje stopowane. Trochę słabe. No taki misiek 2-2, tylko z drobekiem. Porządź się. No to co? Czy na pewno tak to działa? Tak, więc wstawiamy tego ptaszka. Przechodzimy do kombatu. No i atakujemy wszystkim. Chcemy, żebyś się tutaj wymienił, a wymienić prawdopodobnie tak. W ogóle ta gra jest banalnie prosta jak na razie. No i co on wystawił? Jakiegoś pająka, czyli prawdopodobnie będzie tu Reach. Tak jest. I on może blokować tylko kreatury z flying. Więc jedynie to. No w porządku. Możemy teraz zrobić dwie rzeczy. Albo możemy wystawić tę kartę, co byłoby pająka dopłacalne. Albo możemy wystawić tę kartę, zagrać tę kartę i pozbyć tego sworka. Natomiast nie głupie wydaje mi się zagranie tej pani chyba. Chyba pani. W piątej turze, teoretycznie, jeżeli dobierzemy ląda. No i potem wzmocnienie i tym zdanie 6 damage'u przeciwnika. Więc na razie zagramy tylko to. I pominiemy naszą turę. Znaczy pominiemy nasz krok, którym atakujemy. A, bo to mogło atakować tylko kreatury z flying, dobra. Mogło atakować tym. No niech będzie. Dwa damage jakoś odrobimy. A to co jest? Gdy umiera, cztery karty z naszej jego biblioteki trafiają na jego cmentarz. I jest 4-2. A, bez problemu. Czy to jest ląd? Tak, to jest ląd. Zagrywam takie. Będziemy atakować jednym i drugim stworkiem. Czy tak? Nie, zaatakujemy tylko tym.
Zaatakujemy tylko tym, bo to jednak chcę zachować na kombo z tą kartą. No to ciach. Nawet jak on tutaj będzie blokował, to spoko. Czemu nie? Zmieni się ta kreaturą 4 na 2, znaczy 2 na 1. Ok, siadło. Więc teraz z jego znowu tura. Następne już mamy dość dużą przewagę na polu. Następnie będziemy mogli użyć tego Glorious Charge. No i raczej przesądzi to wynik gry. Dobra, u drugiego nika, który sam siebie krzywdzi, jak umiera. Tak jest. Inna kreaturka nie zagrał, teraz harpia zagrała samą siebie. Czyli stworek 2 na 1 z flying. Gdy wchodzi na pole gry, każdy gracz traci jedno życie. Czyli pierwsza krew, jeżeli ona schodzi przed nim. W porządku. Takie i takie. Możemy zagrać obie te karty. To już zagram teraz. No i teraz tak, zaatakujemy. No i przeciwnik tak, tutaj nam zablokuje, więc tutaj się wymienią. Prawdopodobnie zablokuje tutaj. Też się nasz stworek przetrwa, tego zabije. Prawdopodobnie zablokuje tutaj. No tak jakoś zablokuje, no to one się wszystkie powiniają. Ten stworek na pewno przeżyje. I nawet jeżeli przeciwnik zablokuje tutaj, no to w ogóle bez problemu będzie. Czy nawet chciałbym, żeby tak zrobił. Więc atakujemy. I po blokach będziemy aktywować ten kart. Atakujemy wszystkim. Potwierdzamy atak. Teraz czekamy, aż przeciwnik zadeklaruje blokerów. Okej, czyli to wchodzi bez problemu, a reszta jest blokowana. No i zagrywamy tę kartę. Tutaj trzeba bardzo uważać na ten stopper, żeby sobie tego nie pominąć. Czyli super, tutaj kreatura się, no po jakby dała zabić naszej. To zostało stopowane. Tom wchodzi za 3. No a reszta się zmienia. Tak więc my na obecną chwilę mamy 3 kreaturki, on ma jedną, ma tylko 2 karty w ręce, z czego pewnie jedna to ląd. Zagrał coś multikolorowego, no proszę. Wychodzi na pole gry. Wybrana kreatura lub enchantment z naszego jego cmentarza wraca do jego ręki. 4 na 3, no nawet niezłe. Nawet niezłe jak na to, co pokazują te wszystkie inne pozostałe karty, jaki poziom reprezentują. No ale to wciąż za mało. Bo w tym momencie on dostaje 2, 4, 6... Nie, 2, 4 damage dostaje. Dobra. 4 damage. Więc zapanatukujemy tym. No i chyba tylko tym. Dogramy to. Nie ma sensu pozostać mi atakować, to już lepiej przeznaczyć na blokowanie. Czyli tak, na pewno tym. Tu przyblokuję to się. Znaczy tak, czym by nie blokował używając tej kreatury, to ona zginie. Czy chcemy tak zrobić? Dobrze. W sumie nie ma co się bawić. Atakujemy wszystkim i już. Zobaczymy, co teraz przeciwnik zrobi. No w porządku. Czyli on stracił jedną kreaturę, my stracimy dwie. No ale dalej mamy przewagę na polu gry mimo wszystko. Zobaczmy, co on ma w cmentarzu w ogóle. Lądy, takie pierdoły, dobra. A my mamy trochę lepsze karty. Ale dalej to wszystko jest krap. Taki i druga karpia, no proszę. Okej. Okay. Czyli tu będzie blokował. Na razie atakuję tylko tym. Tu prawdopodobnie będzie blokował, bo nie ma takiej opcji w ogóle, że tego nie zrobił.
porządku, tutaj jest atak na za 4. Czy blokujemy? Raczej nie blokujemy. A, czyli można rozwinąć opcję i nie trzeba czekać tego guzika, to jest też przydatne. Ile może zmienić przypadkowe kliknięcie, to po prostu nikt nawet sobie tego nie zdaje sprawy. Co tu jest? To jest ten stworek, który gdy umiera, kładzie 4 karty. Dobra. Dobra, jeśli takiego zagramy go od razu, żeby nie naciskać guzika. I co? Przeciwnik nie ma żadnego stwora z lotami, więc chodzi mu za 4. Ja mam sporka 4 na 2, 2 na 2. Nie, to po prostu zaatakujemy tutaj. W ten sposób. I w następnej turze prawdopodobnie to wygramy. No i poszło. Zobaczymy, co teraz zrobi. Być może dobra ląda. O tak, właśnie. Okej, okay, czy interesuje nas to, że otrzymujemy 8 obrażeń? Raczej nie. Dostaliśmy troszeczkę po tyłku, ale tylko dlatego, że na to pozwoliłem. Ale no w tej turze wygrywamy, więc bez znaczenia. Dobraliśmy takiego sporka, więc wystawimy go od razu. No i atakujemy wszystkim i wygrywamy grę. Chociaż wiecie co, nie chce mi się czekać, aż animacja przejdzie, więc zaatakuję tylko tym, no i prowadź. Tym sposobem Harpia nie żyje. My dostaliśmy monety, mamy już ich 135. 150 to jest chyba jeden booster, z tego co kojarzę. No, nasz deck został upgradnięty, czyli będziemy mieć pewnie teraz już instanty i sorcery w nim. Super. No i co tutaj mamy? Dzięki naszym talentom i naszej magii udało się pobić wszystkie harpie. No ale w międzyczasie słyszymy, jak ludzie z murów łają pomoc, więc tam biegniemy. No i oznacza to nic innego jak to, że przybyli cyklopi i trzeba z nimi się teraz tłuc. Co też zrobimy. W porządku. A więc mamy teraz cyklopów. Historia jest taka, że gdy oni przybyli, to okazało się, że znaleźli naszych kumpli, których teraz będzie tutaj widać. No i razem z nimi tłuczemy się z wielkoludami. No i raczej damy im radę, myślę. W porządku, walczymy z cyklopem, który pożera owce. Zagrywamy Plainsa. Mamy naszą czarżę. Mamy Vanguarda. Zaczynamy zawsze tak, każdą grę tak samo mniej więcej. Mamy sporka na drugą turę, na czwartą turę i mamy coś za 2 many. Czyli on będzie prawdopodobnie używał zielono-czerwonego deku, tak myślę. Dobra, jest sporka na trzecią turę. Stawiamy to. I atakujemy i kończymy turę. Proszę bardzo, fajny ląd na folii. Też taki mam. Ale w klasę, że nie w tej grze. Co to jest? 3 na 1, Vigilance. Normalnie powiedziałbym, że to jest cała karta, a tu może się okazać troszkę lepsza. Czy jest powód, żeby się martwić? Zostawiamy jednego stworka do bloków, atakujemy tym, żeby zgłosić go do blokowania. Tak zrobimy. Zagramy to. Zagramy to. I zaatakujemy tylko tą kartę. Czy tam nie tą? On w ogóle może blokować? Może. Zaatakujemy tą kartę. Bo jeżeli on teraz zablokuje, to i tak wyjdziemy na swoje, a jeżeli nie, to będziemy mieć lepszego blokera na jego turę.
I co? Wystawił kolegę Cyklopa. Atakuje w każdej turze, jeżeli tylko może. 3 na 3 zatrzymane. No, nie najgorzej. Wow. A my dobraliśmy enchantment, który daje naszym twórkom +1/+1, dopóki są białe. Więc możemy teraz zagrać enchantment i wzmocnić nasze stworki jednocześnie. Tak. Co tu zrobić? Czyli nasze stworki w sumie dostawały +2/+2, jeżeli dobrze rozumiem. A raczej tak jest. Czyli ten będzie 4 na 3, ten 4 na 4, a ten 3 na 3. Więc jeżeli będzie blokował dwoma, to tak czy siak dwa nam zginą. Nie, zginie nam jeden, bo ten ma flying, więc ten nie może być blokowany. On będzie tutaj blokował w ten sposób, że tu będzie raz, jeden blok, drugi blok, teoretycznie, albo tylko jeden blok. I wtedy wzmocnimy naszą kreaturkę. Tak więc do dzieła. Atakujemy wszystkim. Potwierdzamy atak. Czekamy na Declare Blockers. Zatrzymujemy timer. Czyli jest tak jak mówiłem, mniej więcej. Używam tego. Jeżeli tego teraz użyję, to jeden z moich stworków przeżyje. A ja zadam jeden więcej obrażeń. W porządku, czyli mamy dwa stworki, on ma 0. No i mamy jeszcze jednego w ręce, który jest świetnym blokerem na to, co na razie pokazuje ta gra. Ile on ma? 5 na 2. To już jest cyklop, tak. Okej. Więc rozsądnie, no w sumie atakujemy tym, na pewno. Tego zostawimy do blokowania. Nie, zatakuję wszystkim i stawię po prostu jedną kreaturkę. Stawię ten, ten. Stawię tę kreaturę. W porządku. Robimy tak. I przechodzimy do ataków. No i znowu wjazd wszystkim. Ale jeżeli on tutaj zdecyduje się na blokowanie, to czemu nie? Chętnie wymienię stworka 3 na 3 za 5 na 2. Tak, czyli tutaj się wymienią. No a my dalej mamy 2 spory naporu. W sumie jest to 4... 8 siły naporu, czy 7? 3, 7. 7 siły naporu. Ok. On teraz zaczyna się rampić. Nie wiem, czy teraz mu coś to da jeszcze. Aha, czyli... Jak dobierzemy jeszcze jednego instanta, to wygramy. Nie dobraliśmy instant, dobraliśmy ląd, dobraliśmy takie coś. Więc wystawiamy to. No i następną turę wygrywamy. Pięknie siadło. Przeciwnik ma tylko 2 życia, my dalej jesteśmy nietknięci. Więc całkiem spokojnie powiedział. No i on nic nie dobrał, my dobraliśmy tego kolegę. Wzmocnimy latacza, zawsze się wzmacnia w takiej sytuacji latacz. No i po prostu tylko nim zaatakuje, żeby już pominąć te wszystkie. Chociaż nie, on może mieć jakieś tam palenie, to zaatakuje wszystkim. Cóż zrobić, żeby czasem nie przegrać. Ok, czyli nie o nic, graliśmy. No i ten sposób obroniliśmy Akros. No i teraz według historii będziemy mieć spotkanie z Bogiem Heliodem, Bogiem Słońca, Bogiem Światła, który zrobi z nas swojego czempiona, da nam włócznie i powie: hej, Kitien, tam jest taki tytan, mojego brata, Boga Śmierci, Boga Mroku, weź go ubij dla mnie, to będziemy wtedy kumplami. No i Kitien oczywiście się na to decyduje, bo w końcu to jest zaszczyt.
bierzemy swoją ekipę i ruszamy na Tytana Erebosa. Nie jest on troszkę duży w porównaniu do nas, no ale mamy ten włócznie Boga Słońca, więc raczej damy sobie radę. I co, nasza ręka wygląda troszkę ciekawie, mamy kolejną nową kartę, Banisher Priest, który exiluje kreaturę w momencie jak wchodzi na pole i dopóki on jest na samym polu. Świetnie. Czyli pierwsza krew będzie nasza. Wystawiam tego sworka. No i atakujemy co dwa i oddajemy turę. O, to jest bardzo fajna karta, fajny enchantment, który jednocześnie jest kreaturą. On patrzy na naszą rękę, wybiera sobie jedną kartę, no i exiluje ją, dopóki ta karta jest na polu gry. Dogrywamy ląd. No ja widzę przegodę, wystawiałem, zagrywam to. Wzmacniam nasze stworki, opluzuję plus 1. No i przechodzę do ataku, gdzie nie patyczkuję się, tylko chodzę wszystkim co mam, czyli za 7 damage'u. No i miejmy nadzieję, że on teraz będzie chciał blokować, bo by to nam bardzo na rękę nawet. Bo odzyskalibyśmy w ten sposób naszego stworka Banisher Priest. Jednak tak nie zrobił, no to proszę bardzo, 7 damage'ów pysk. Wchodzi nam za 1, no spoko. Nie jest jakiś ekscytujący damage. A cóż to jest? Enchantowana kreatura czy -1 za każdego swampa, który kontroluje właściciel tej karty. No, niedobrze. Mamy czwartego ląda. Wciąż nie możemy niestety nic wystawić. Mamy tylko kartę za 5 many. No nic, atakujemy. Presja musi być. Zobaczymy, co raz przeciwnik wystawi. O, za 4 many może wystawić nawet samego siebie. To jest najgorsze. Mam nadzieję, że tak nie zrobi. Wystawił... Co to jest? Konstelacja, gdy on lub inny enchantment chodzi na pole gry. Pod kontrolą właściciela każdy oponent traci jedno życie. Czyli 1 na 4 stwory, który w sumie będzie nam odbierał jedno życie co jakiś czas. No z porządku. Czyli to ogólnie jest taki deck enchantreska, monoczarna. Spoko, może być. My mamy takiego kolegę za to. I co? Jest w ogóle sens atakować? To jest 1 na 4. Nasz jest 3 na 2. To i tak przyblokuje i nic sobie nie będzie, więc... Pominiamy atak. Zaczyna się robić niebezpiecznie, ponieważ teraz będzie nam odbierał po 2 życia. Ma 2 takie same karty na polu. No ale to nie zmienia faktu, że ten może spokojnie przejść koło niego. Wybraliśmy takiego. Więc możemy zrobić dwie rzeczy, albo wzmocnić naszego kolegę tego i wtedy będzie nie będzie mógł za bardzo blokować, żeby nie tracić kreatur, albo poczekać jeszcze tury. Ale myślę, że jednak zagram to już teraz i wzmocnię Elite Vanguard. Tak jest.
No i cóż, atakujemy. Więc być może przeciwnik zrobi tak, że użyje dwóch kreatur, żeby blokować naszego kociaka. No ale wtedy przynajmniej odzyskamy Banisher Priest'a, który jest tutaj schowany. Jestem sobie bardzo ciekawy, jak on to zrobi. No czyli tak jak mówiłem. No i dobra, odzyskujemy naszego Banisher Priest'a. Ja się cieszę. On będzie 3x3 dzięki naszemu enchantmentowi. No a do tego będzie pozbywał się jednej jego kreaturki, więc teoretycznie w następnej turze wygrywamy. O, to jest dobra karta. Gdy wchodzi na pole gry, on lub inny enchantment, wszystkie kreatury, które ja kontroluję jako jego przeciwnik, otrzymują -1/-1 do końca tury, więc to może być taki removal na małe stworki. Ale my takich nie mamy. No i to chyba tyle na ten moment. Wstawiamy tę kartę, exilujemy jego giganta. No i po robocie. Atakujemy wszystkim, wygrywamy grę. Czy tak? Nie, jeszcze nie wygrywamy gry, niestety. Ale jesteśmy już blisko. Zdamy mu 3 obrażeń, co najmniej. Troszeczkę się pospieszyłem z tym wygrywaniem, ale w sumie myślę, że w następnej turze już będzie po sprawie. W tym sposobem wyczyściliśmy mu pole, więc albo wystawi jedną dużą kreaturkę, albo jedną małą, lub nawet jak dwie małe wystawi, to i tak już dużo nie zmieni. A że on nic nie wystawił, to po prostu zaatakujmy wszystkim i wygrajmy. No proszę, wybrana kreatura otrzymuje -1/-1 za każdego swampa, czy jakoś tak? Jest 4 trzymaj, no ale nieważne. Fajnie sobie to wymyślił, ale wciąż wejdzie mu to obrażenie. Teraz w momencie, jak moja kreatura została zniszczona, to jego gigant wrócił. W takim układzie nie wystawiam tego, bo jeżeli włoży jakikolwiek enchantment, albo jak włoży 2, to ta kreatura zginie. Natomiast wrzućmy tę kartę. No i już. Tak na dobrą sprawę w następnej turze tak czy siak wygrywam, bo to będzie z protem miało 3 siły. No ale zawsze jest jakieś wyzwanie, prawda? Czy przeszkadza mi to, że dostanę 4 damage? Nie przeszkadza mi to ani troszkę. No i już, wygraliśmy. Wrzućmy jeszcze to, tak żeby nie naciskać tego guzika cholernego. No i do ataku. Nawet jak zabiję jedną kreaturę, to i tak druga przeżyje i go załatwi. No i tym sposobem pokonaliśmy ostatni poziom tej gry, przynajmniej na poziomie Gideona, czy tam Kifiona. No i zobaczycie teraz, jak rozgra się tragedia, bo na razie były same sukcesy. Teraz zobaczycie tę ciemniejszą stronę historii Gideona. Zobaczycie też, jak właściwie obudził się jego spark, czy tam jego iskra, jak woliście. Tutaj widzimy, że pokonał tego tytana, no i się cieszą chłopaki. No i nagle pojawi się kto? Zgadnijcie. Sam Bóg Śmierci, Erebos. No i tak, wytrzymaliśmy kontratak Erebosa, ale niestety nasi kumple już nie. No i teraz mamy Mindblow, całkowity po prostu szok.
i uaktywniając nasze moce przenosimy się na inne miejsce, inny świat. A tym światem jest Band. Miejsce, gdzie są między innymi właśnie rycerze, anioły, no i wielkie kociaki. Czyli za to, co dokonaliśmy, przeszliśmy wyzwanie Heliodora, otrzymaliśmy również 3 boostery. No i teraz tak, żeby podsumować historię Gideona, który faktycznie już teraz się tak nazywa. To może właśnie powiem, dlaczego on nazywa się Gideon, a nie Kitien, przecież tak go nazwali rodzice prawdopodobnie. No, historia jest banalnie prosta, no i dość śmieszna. Wziąć to stąd, że gdy Kitien po raz pierwszy przeniósł się do innego świata, planeswalkował, to spotkał tam dowódczynię, czy jest takie słowo? No pewnie jest, nieważne. Spotkał dowódcę, kobietę, oddziału rycerzy. No ona go zapytała, hej, jak ty właściwie się nazywasz? No on odpowiedział, że Kitien Ayora, z czego ona nie zrozumiała dokładnie i powtórza Gideon Jura. No on powiedział, że no w sumie tak, może być, tak. Czyli imię planeswalkera Gideon Jura wziął się stąd, że babka nie dosłyszała. Dziwne? No oczywiście, że dziwne. Ale niech będzie. Myślę, że można było to zrobić ciekawiej. Gratulacje! Nauczyłeś się podstaw gry Magic the Gathering i pomogłeś zaświecić się w iskrze Planeswalkera. Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Budujemy deck samodzielnie. Też jest dla nas nagroda w sklepie. Dobrze, zobaczmy co tam jest. Przechodzimy w takim razie do sklepu, który jest tutaj. Mamy darmowy starter, są boostery, są monety do zdobycia. Tak więc zacznijmy od tego startera, skoro jest darmo. By pomóc ci zacząć, oddajemy ci starter box. Możesz używać kart, aby tworzyć sobie deki i tworzyć różne ich style. No, w porządku, fajnie. Czyli taki deck builder z toolkit, tylko w wersji cyfrowej. No i mamy te 3 boosterki, które wygraliśmy. Możemy otworzyć je wszystkie naraz, możemy otworzyć pojedynczo. Ja myślę, że będę się tym cieszył i będę otwierał pojedynczo. Tak w ogóle to przypomina bardzo zwykłe boostery Magic Origins. Wizardzi wspominali coś o tym, że za każdym razem jak wyjdzie nowy dodatek, to będą wprowadzać jego wersję cyfrową, gdzie będzie brakowało części kart, będą dodawać kilka nowych kart, żeby po prostu było ciekawiej. Tak więc na razie mamy tylko ten pierwszy set Magic Origins. Otworzymy pierwszy booster. Te boosterki też mają mniej kart, normalnie jest ich 15, tutaj jest tylko 6. Jedna rzadka, 2 uncommony i 3 commony. Przejdźmy przez po kolei je wszystkie. Mamy taki enchantment. To jest bardzo dobra karta. Jest to. Czy można będzie podać jakieś elfy prawdopodobnie. Tu możemy poświęcić kreaturę i dać 5 obrażeń innej kreaturze. No, a może być. To jest niezłe. 2 na 1 first strike Renown. Gdy atakuje, jeżeli już jest osłabione, to inne atakujące kreatury otrzymują +1/+1 do końca tury. Bardzo fajna karta. Naszą rarką jest takie typowe zielone zaklęcie, czyli kosztujące 1 000 000 many Nissa's Revelation. Za 7 many sorcery robimy scry 5, potem odsłaniamy górną kartę naszej biblioteki. Jeżeli to jest kreatura, to możemy dobrać karty równe ilości jej siły i odzyskać życie równe jej wytrzymałości. Jest to takie sobie, no ale powiedzmy, że te pierwsze gry, gdzie będziemy grać prawdopodobnie z komputerem, żeby zyskać trochę monet, i będą to długie gry, które się będą rozciągać niesamowicie, nawet można się to udać rzucić. W porządku, a jak się z tego wychodzi? Chyba tak. Następny booster, mam jeszcze 2. O, tu już widzę, że mamy bossa do elfów, fajnie, ale po kolei. To jest całkiem niezła karta, odzyskuje nam życie, najlepiej żebyśmy mieli komplet. To jest takie sobie. To jest dobre. W miarę dobre. Tego nie znam. Raczej słabe. Call the Full Moon. 3/2 Trample. To jest raczej takie słabawe. Wymaga od przeciwnika, że rzucił 2 zaklęcia. Albo ogranicza nasze zaklęcia. Za to mam bardzo fajną erkę. Jest to Lord do elfu, który daje im +1/+1, ma sam z siebie reach.
i gdy atakuję, otrzymujemy jedno życie za każdego atakującego elfa. Tak więc, jeżeli otworzymy w tym pudełeczku więcej elfów, to można się nawet pobawić w taką talię. No i ostatni booster. Wow, mamy Lilianę. Super, ale ona się trafiła. Mythic. Wow. Niesamowite. Nawet mamy do niej arty. Unholy Hunger. No, takie sobie. To już mamy dwie sztuki tego. Czyli to teraz nawet jest fajnie, bo jeżeli nam się w tym pudełeczku trafią jeszcze dwie sztuki, albo chociaż jedna, to będzie można aktywować pozostałe efekty tej karty. No bo ona sama się daje plus 2 plus 1 haste. No i zmusza naszą kreaturę do atakowania. Ale gdy ona umiera, ta kreaturka, możemy szukać naszą bibliotekę po kartę, która nazywa się, no tak samo jak ta, odsłońcią i dać do naszej ręki, więc jeżeli będziemy mieć 4 sztuki, to cały czas będziemy odzyskiwać tę kartę. Act of Treason, taka klasyka czerwonego koloru. No ale fajnie, że ją mamy. Może się przydać. Nie wiem, czy będą opcje sideboardu tworzenia w ogóle w tych deckach. No jeżeli tak, to pewnie tam włożymy na początek. Sigil of Valor, takie sobie. No ale wszystko zależy od tego, jakie karty będą w tym pudle. Tutaj Ayoraz Champion. Double Strike 2-2 za 3. Myślę, że jak na to środowisko będzie ok. No ale ta Liliana to wow. Powiem wam jeszcze, o co z nią chodzi. To jest karta dwustronna. Tutaj widzimy wersję kreatury. Na jej odwrocie jest Planeswalker. Zatrzymany mamy stworka 2-3 Lifelink. Nic specjalnego. Ale gdy inna kreaturka, która nie jest tokenem, umiera pod naszą kontrolą, Liliana zostaje exilowana, a na pole wchodzi jej wersja Planeswalkerowa wraz z kolegą Zombie 2-2. A to już nie są żarty. Ja się pytam, jak można tę kartę odwrócić. Czyli mamy 3 fajne boostery, mamy również 270 zł. Możemy je wykorzystać na kupowanie boosterów oczywiście. Proszę bardzo, ruszamy tę kartę główną, która jest pokazana. No nie są takie zawrotne kwoty, można je zdobyć jak widać. Zobaczmy, jak to będzie się potem przedstawiało, gdy będziemy już w normalnych walkach, ile będziemy stać za zwykłą wygrany pojedynek. Na ten moment stać nas na jeden booster, więc kupmy go, skoro już nam dobrze idzie. Tak, potwierdzam to. I to będzie wszystko, co kupiłem na razie. Teraz mamy boosterek z Nissą na czele. Otwórz go. No i tak, naszą rerką jest Flame Shadow coś tam, Conjuring. Co to jest w ogóle? Gdy kreatura, która nie jest tokenem, wchodzi na pole gry pod moją kontrolą, mogę zapłacić jedną czerwoną manę. Jeżeli to zrobię, kładę token na polu gry, który jest kopią tej kreatury. Ten token otrzymuje haste i zostaje zexilowany na początku następnego endstepu. No całkiem przydatne w agresywnym deku, który ma jakąś tam opcję na midgame. Nasze uncommony. Shadow of the Past. Gdy kreatura umiera, robimy scry 1. I za 5 many każdy przeciwnik traci 2 życia, a ja otrzymuję 2 życia. Aktywuję tę zdolność tylko gdy mam 4 lub więcej kreatur w cmentarzu. Spoko. No i to jest fajny renown, regeneracja 2-2. W odpowiedniej talii może być naprawdę silny. Tutaj jest stworek 2-2 zatrzymany, który nie może być blokowany, chyba że przez kreaturę z Flying lub Reach, więc całkiem niezła opcja. Fiery Impulse zadaje 2 damage'u w wybranej kreaturze, Spell Mastery daje 3 obrażenia tej kreaturze zamiast tego. Ok. Bone to Ash to jest kontra na kreatury i dobieramy kartę. Na początku mamy całkiem niezłe karcioszki. Wyjdźmy już stąd. Z ciekawości, ile to kosztuje? 35 euro za 7,5 tysiąca monet. No, w sumie nie są to jakieś kosmiczne pieniądze. Spok. No i co? To już może z tego wyjść. I co tu mam napisane? Gratulacje. Zacząłeś własną kolekcję. Teraz złóżmy te karty w jeden deck. Dobra. Battle, bo mogę sobie grać z innymi graczami, można grać z komputerem, można grać Two-Headed Giant, czyli 2 na 2, no i można składać deki. To przejdźmy do deków. Może być Deck Wizard i Deck Builder, czyli sami składamy. Deck Wizard nam pomaga. Deck Builder, no tak chcę. Myślę, że już umiem na tym etapie składać deki. No i tutaj mamy menu całe. No i my mamy nasze karciochy. Czyli jest dużo landów fajnych, chyba podbierz 4 sztuki commonowych,
i 2 sztuki rarkowych ze wszystkich opcji dwukolorowych. No okej. Okay. Słuchajcie, wygląda to bardzo fajnie. Sam jeszcze pokażę, tu mamy te filtry, które możemy tutaj wybierać, karty. Będę nas pokazało tylko białe karty z białą maną. No to cóż, sam powiem. Ja się pobawię w składanie decków. W następnym odcinku pokażę wam, co złożyłem. Zagramy być może Battle Mode, jeżeli mi pozwoli tryb. No i przejdziemy sobie kolejną część historii. No i chyba tyle. Póki co gierka wygląda bardzo fajnie. Fajnie się to bawi. Na pewno dla nowych graczy, dla początkujących jest to super opcja na nauczenie się zasad gry. No dla mnie będzie to taka forma czystej rozrywki. Nic więcej. To nie ma żadnych specjalnych wyzwań póki co. No i to chyba tyle. Teraz doglądacie. Powinna wam się pojawić karta po prawej stronie u góry ekranu. Jeżeli to klikniecie, będziecie mieć dostęp do wszystkich odcinków związanych z Magic Origins. Ja was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. No i oczywiście do komentowania, lajkowania na fejsie i do subskrybowania kanału. No i na dzisiaj pozostało mi tylko do powiedzenia jedno. Do usłyszenia. Cześć.